wspomnienie świętej Tereski z Lisieux 1 października w Brzuchowicach koło Lwowa odbyło się poświęcenie odbudowanego po pożarze palotyńskiego kościoła świętej Terezy od Dzieciątka Jezus. Święta ta żyła zaledwie 24 lata i nigdy nie opuściła murów swego Karmelu w Lisieux, lecz mimo to została patronką misjonarzy. Uroczystą mszę świętą z obrzędem konsekracji poprowadził arcybiskup Adrian Galbas z Katowic, także palotem, podobnie jak ojcowie pełniący posługę dla miejscowej wspólnoty parafialnej. Razem z nim koncelebrowali arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa oraz liczni kapłani, którzy przybyli na wspólną modlitwę nie tylko z okolicznych parafii, ale także z innych diecezji, nawet z zagranicy. Kazanie wygłosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Podkreślił on, jak trudną i pełną przeszkód drogę musiała przejść miejscowa wspólnota, aby móc na nowo otwarcie wyznawać swoją wiarę w Boga. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje. Po homilii wmurowano w ołtarz relikwie błogosławionego Jakuba Strepy, który jest głównym patronem archidiecezji lwowskiej. Ołtarz i ściany świątyni namaszczono konsekrowanymi olejem i okadzono. Po zapaleniu świec na ołtarzu na znak zakończenia obrzędu konsekracji zapalono światła. Osiągnęły poznanie prawdy. Przypomnę, że wspólnota parafialna, którą opiekują się ojcowie ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, znani jako Palotyni, przeszła długą i ciernistą drogę do tego wydarzenia. Parafia powstała w październiku 2012 roku. Budowa rozpoczęła się w marcu 2016, a poświęcenie świątyni odbyło się w 2019 roku. W grudniu 2021 roku w świątyni wybuchł pożar. I choć udało się go ugasić w ciągu 2 godzin, ale skutki zarówno samego pożaru, jak i jego gaszenia były po prostu druzgocące. Lecz dzięki wsparciu dobroczyńców wspólnota parafialna w ciągu 3 lat potrafiła odbudować swój kościół.